zastanawialiśmy się nad słowami, które usłyszał prorok Ezechiel w tym tekście biblijnym od samego Boga. Otrzymuje dość trudne zadanie, bo ma prorokować przeciwko pasterzom Izraela, czyli liderom, tym, którzy posługiwali ludowi izraelskiemu, kapłanom, królom. Okazuje się, że zawiedli Boga dlatego, że prowadzili życie, które zupełnie odbiegało od tego, do czego zostali powołani. W tym tekście biblijnym Pan Bóg mówi wyraźnie, że nie paśli odpowiednio Jego ludu, tylko paśli samych siebie. Na tym polegał ich upadek. Trudność w tym tekście polega na tym, że ci liderzy, ci przywódcy, prorocy, królowie otrzymują taką trochę czerwoną kartkę od Pana Boga, dlatego że mówi: od teraz koniec. Od teraz to ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku. Będę szukał zaginionych, rozproszonych, zranionych, sprowadzę z powrotem, opatrzę, chore wzmocnię, tłustych, mocnych będę strzegł i będę pas sprawiedliwie. Ta czerwona kartka, którą otrzymali wtedy ci, którzy posługiwali, jest chyba taką przestrogą dla pasterzy dzisiaj. Osobiście bardzo mocno odbieram ten tekst, także dla siebie w kontekście mojej służby. Patrząc na swoją służbę, co jakiś czas zadaję sobie pytanie o swoją odpowiedzialność, o to, jakim ja jestem pasterzem, czy jestem duchownym, który we właściwy sposób, czy w taki sposób, jaki oczekuje tego Bóg ode mnie, prowadzę swoją parafię i powierzonych mi ludzi. Pomyślałem sobie, że bardzo łatwo, patrząc na ten tekst, przenosząc go na współczesny czas, sklasyfikować danego duchownego, łatwo jest go ocenić. Najlepiej wynaleźć coś z jego życia, co być może go dyskwalifikuje w jego posługiwaniu i powiedzieć, że jest niegodny. Ale czy tylko do niego i tylko do niego należy odpowiedzialność za wiarę ludu? Jak do tego podchodzimy? Jakie są nasze myśli w tej kwestii? No jak z tą odpowiedzialnością? Kto ma jej więcej? Czy tylko duszpasterz jest odpowiedzialny za Twoją wiarę? Czy może razem? Czy tylko Ty sam? No, wiele myśli z tego tekstu, ale muszę powiedzieć, że kiedy czytałem ten tekst, przyszła mi do głowy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo można się uwiesić na pasterzach Izraela, można się doczepić do współczesnych duchownych, księży. Być może nawet mielibyśmy wspólnie wiele, dużo do powiedzenia o sobie, nawzajem. Ale przychodzi mi do głowy jeszcze jeden temat, mianowicie rola ojca, mężczyzny w domu jako duszpasterza domowego, proroka, kapłana. Katechizm naszego Kościoła naucza, że ojciec rodziny jest kapłanem i duszpasterzem swego domu i rodziny. I muszę Wam powiedzieć, że chyba jeszcze bardziej zadaję sobie pytanie o odpowiedzialność, kiedy myślę o swoim ojcowstwie, kiedy myślę o mojej córce, o moim dziecku, kiedy zastanawiam się, jaki wzór, jakim pasterzem jestem do tego kościoła pierwszego, czyli dla mojego domu. To jest chyba najtrudniejsze, bo to jest może mało widoczne na co dzień, ale chyba ma największy wpływ na to, jakimi jesteśmy ojcami dla naszych dzieci. I chciałbym, żeby czytając ten tekst, a polecam ten tekst, żeby go sobie dokładnie, na spokojnie przeczytać, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie właśnie na temat odpowiedzialności, kto ma odpowiedzialność, jaką ma odpowiedzialność
I może przypomnieli sobie, że najwyższym kapłanem, arcypasterzem i w tych najlepszych rękach Bożych możemy się znaleźć, jeśli tylko chcemy i chcemy się poddać temu Bożemu pasterzowaniu. A nas wszystkich, ojców, mężczyzn, zachęcam do głębokiej refleksji nad naszymi domami, bo tam jesteśmy liderami, pasterzami, kapłanami. Niech Bóg was błogosławi.